Witam na kanale Telka24. Dzisiaj tutaj szybką ładowarkę chciałem firmy XBlitz. Jest to już ładowarka, która wykorzystuje najnowszą technologię półprzewodników, które są wykonane z azotanu galu. Jest to duża różnica w porównaniu do starszych półprzewodników, które były wykonane z krzemu. Dzięki temu te ładowarki są lżejsze, bardziej wydajniejsze oraz mniej się grzeją. W tej chwili producent wypuścił trzy różne modele. Jest XC1, który ma maksymalnie 35 W, XC2, którego akurat dla Was dzisiaj przetestuję, który ma 65 W maksymalnego obciążenia, oraz XC3, który maksymalne obciążenie ma 100 W. Zaraz tą ładowarkę pokażę z bliska. Zobaczymy, czy naładujemy jego laptopa gamingowego. Za chwilkę zobaczymy, ile ma procent w tej chwili laptop. Podłączymy tą ładowarkę, zobaczymy, ile ma w tej chwili ta ładowarka stopni. W międzyczasie będzie laptop ładował lub nie, a będę więcej opowiem o tych ładowarkach firmy XBlitz. Użyjmy takiego zwykłego termometru, ponieważ nie dorobiłem się niczego lepszego. Zobaczymy, ile w tej chwili ma stopni ta ładowarka. Ma 27 stopni. Ona ma dwa wyjścia. Jedno jest USB typu C, drugie USB typu A. Wyjście USB typu A ma maksymalne obciążenie 18 W, a USB typu C maksymalnie 65 W. I dlatego podłączamy laptopa pod wyjście, które ma wyjście typu C. I też skorzystamy ze starej ładowarki, które kiedyś były dawane do telefonów. Ona ma maksymalnie 18 W. Podłączymy. Ma 26 stopni, to było 27 stopni. Podłączymy tablet do ładowania, a po 65 W podłączymy laptopa i zobaczymy, która ładowarka bardziej się nagrzeje podczas ładowania zwykłego tableta czy laptopa gamingowego. Po prostu wykonamy taki test i za chwilkę zobaczymy, ile ma w tej chwili laptop procent baterii. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Uwaga, przybliżę troszeczkę. W tej chwili laptop ma 25% baterii. Przepraszam, tak za trzęsienie. Jest godzina, nie wiem, czy widzicie, 18:44. Podłączymy ładowarkę. Akurat do tego testu mnie zachęcił. Ostatnio oglądałem właśnie porównanie różnych ładowarek i tam też osoba powiedziała, że można podłączyć laptopa pod taką ładowarkę. Tam to była 100 W, a wykorzystał zwykły kabel do ładowania laptopa, czyli ten standardowo okrągły, a nie wyjście USB typu C w laptopie. Ważna rzecz, sprawdźcie, czy Wasz laptop w ogóle obsługuje ładowanie przez USB typu C. Ja mam dwa wejścia USB, jedno z tej strony, drugie z tej, i tylko przez to wejście mogę ładować. A pod starszą ładowarkę podłączę tableta. Zobaczmy, jak bardzo się nagrzeją. Jedno miało, urządzenie miało 26 stopni, drugie 27 stopni. Niech teraz przez około 10 minut się nam laptop naładuje. W międzyczasie zobaczymy, czy się ładuje. Jak, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. A, nie zwróciliście uwagi, przepraszam bardzo. Już tu kocki przed na ten. Już w tej chwili było 24% baterii, już jest 25. To zobaczymy o godzinie 18:55, jak bardzo się nam laptop naładuje. A ja wrócę do opowiadania ogólnie o tej technologii ładowania oraz o różnicach między tymi ładowarkami, które nam zapewni firma XBlitz. Komputer nam się cały czas ładuje. Może kilka słów, dlaczego warto w ogóle zainwestować w tą ładowarkę XBlitz. Tak jak wspominałem wcześniej, ona działa na najnowszej technologii półprzewodnikowej, jeśli chodzi o ten azotan galu. Mamy tu już trzecią generację tej technologii, to jest najnowsza trzecia generacja, jeśli chodzi ogólnie o te ładowarki. Mamy dwa wyjścia USB, pod jedno możemy podłączyć telefon, pod drugie na przykład tablet. Jak wspominałem wcześniej, USB typu A maksymalnie nam daje 18 W, USB typu C daje maksymalnie nam 65 W. Możemy podłączyć dwa urządzenia pod tą ładowarkę jednocześnie. Wtedy wiadomo, że moc spadnie z tych 65 na USB typu C do 407 i maksymalnie 18 W będzie ładowali USB typu A.
Ta ładowarka też posiada wszystkie protokoły, jeśli chodzi o szybkie ładowanie do różnych urządzeń. Wspiera firmę Apple, Samsung czy Huawei. Jak tu możecie wyczytać, działa ze wszystkimi standardami szybkiego ładowania. Oczywiście ma zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, czy przeciwko, żeby się nie przegrzewało, żeby też się nie uszkodziła. Posiada dwa porty do ładowania i jak wspominałem wcześniej, ta fikę zobaczymy, ona się dużo według mnie nie nagrzewa. Już i tego laptopa wcześniej też ładowałem, żeby sprawdzić po prostu tą ładowarkę, czy nic się nie stanie przy dłuższym korzystaniu. Zaraz zobaczymy, ile ma stopni oraz zobaczymy, ile już ma laptop. W tej chwili minęło 20 minut, tak się nie mylę, a miało mieć tylko 10 minut. Po prostu sprzątanie na tym biurku troszeczkę dłużej mi zajęło. A chciałem po prostu wam pokazać taką ładowarkę, ona działa w prawdziwych warunkach, a nie tylko opowiedzieć suche fakty. Oprócz tego, że możemy ładować laptopa, tableta czy nasz telefon. Dobra, zmienię troszeczkę kąt kamery, zobaczymy, jak bardzo się naładował nasz laptop. Dobra, w tej chwili jest godzina 19:09. Laptop tam się naładował do 38%. Czyli widzimy, że taki nawet laptop gamingowy, który ogólnie ma ładowarkę powyżej 200 W, też możemy go pododować. W tej chwili nic na nie robimy, po prostu on sobie działał w tle. Już mamy na 39% baterii naładowanej. Do pełnego naładowania w tym trybie, powiedzmy takiego lekkiego używania, według tego zegarka byśmy potrzebowali aż 4 godziny. Dlatego troszeczkę żałuję, że kupiłem tą 65-watową ładowarkę, a nie 100-watową. Mogłem troszeczkę pieniążków dołożyć, wtedy na pewno bym miał szybsze ładowanie tego laptopa. Ale to jest mój laptop gamingowy, on normalnie potrzebuje 200-400-watowej ładowarki. Mam też laptopa służbowego Dell'a, który ma ładowarkę 65-watową. Po prostu tak samo obydwa urządzenia się wtedy ładuje, czy to jest ten przez tą ładowarkę XC2, czy ładowarkę, którą mamy dostarczoną przez Dell'a. Tam to akurat jest już o tyle fajnie, że ona też ma wejście USB tylko typu C. Ten laptop ma standardowe wyjście do ładowarek oraz ma jedno wyjście, którym też możemy ładować przez USB typu C. Za chwilkę troszeczkę obciążę komputer, zobaczymy, czy ładowarka na tyle wytrzyma i komputery, żeby po prostu te procenty nam baterii nie będą spadały. Do tego użyję programu do obróbki grafiki, czy grafiki filmików ogólnie. Zrzucimy jakiś film, żeby nam się w tle po prostu robił. Tu zmniejszymy, niech nam tutaj w tle pokazuje, ile jest procent baterii. Tu zmniejszymy, dodamy jakieś pliki, po prostu żeby nam... Dobra, coś tam mamy dodane. Jakąś edycję. Efekty audio. Dobra, i nie będziemy film teraz eksportowali, żeby nam się... Napiszemy test. Niech nam się film konwertuje w jakości 4K. Obliczę nam, ile to będzie trwało. To będzie trwało około 8 minut, to zaraz do was wrócę, za jakieś 4 minuty zobaczymy, jak procenty baterii, czy nam bateria się podładuje, czy nam troszeczkę się rozładuje. To będzie za jakieś 3-4 minuty. Później odłączę ładowarkę, zobaczymy, czy po prostu nie oszukuję was, że po prostu ta kompresja filmu na tyle jest mało pobiera prądu od naszej baterii, że po prostu laptop się nie będzie sam rozładowywał. Filmik dalej nam się konwertuje. Ostatni test chciałem wam zobaczyć po prostu, jak bardzo się nagrzewa ta ładowarka. Jak mówiłem, ona w tej chwili korzysta około 65W maksymalnie obciążona, a druga ładowarka podłączona jest pod tablet, która maksymalnie ma 18W, to jest akurat mnie stara ładowarka, która była dostarczana do naszego telefonu. Tamta się nagrzała
W tej chwili, nie wiem czy widzicie, 43 stopnie, a ładowarka już tej nowej technologii, zobaczymy czy będzie dużo cieplejsza, mimo że jest sporo więcej wat. Nagrzała nam się do 52 stopni. Nie wiem czy to dużo, czy to mało. Według mnie jak na takie obciążenie 65W to i taki mały rozmiarów to nie jest chyba zły wynik. Napiszcie w komentarzu co ogólnie sądzicie o takich małych ładowarkach. Dobra, odłączamy w tej chwili laptop od ładowarki. Zobaczymy czy przez ten 2-3 minuty będą zostało do końca konwersji. Akurat mi wygasł ekran. Zostało nam 2 minuty do końca filmu, żeby nam się skonwertował. I zobaczymy, czy przez te 2 minuty coś nam spadnie z tej baterii. Jak widzimy, przez ostatnie 5 minut cały czas trzymało się 39%. W tej chwili mamy już 38%. Zostało nam całe 2 minuty do końca, żeby nam się filmik skończył edytować. A co tak w ogóle... Co sądzicie o takich ładowarkach? Pytałem was wcześniej. Według mnie jest warta, bo akurat jeśli chodzi nawet na podróż, zapomnijcie wziąć ładowarki oryginalne do laptopa. To spokojnie możecie laptopa podładować. Tylko trzeba pamiętać, żeby miał USB typu C, które służy do ładowania laptopów. I tak samo, zamiast brać dwóch ładowarek do dwóch różnych urządzeń w podróż, macie jedną ładowarkę. Jakbyście sobie wzięli ten model XC3, on ma 4 wyjścia, z tym możecie podłączyć maksymalnie 4 urządzenia i on ma maksymalne obciążenie 100W. Zostało się cała minuta, żeby się nam skończył filmik edytować. Jest ciekawe, czy spadnie coś z tej baterii, czy nie spadnie. Troszeczkę za późno odłączyłem to zasilanie, ale chciałem sobie zobaczyć, jak bardzo się ta ładowarka nagrzała. W międzyczasie troszeczkę podładujemy jeszcze telefon. Jak widzicie, tutaj też mamy szybkie ładowanie. Mam bardzo mało procent baterii, tylko 20. Zostało, już mamy 37. Czyli widzicie, nawet przy takiej po prostu troszeczkę obciążeniem procesora oraz procesora grafiki w komputerze trzymał nam cały czas te 39%. Nie odobał nam więcej, bo nie jest to tylko 65W. Ładowarka, a jak wspominałem, ten laptop potrzebuje sporo mocniejszej. Film nam się skończył nagrywać. Tak samo kończę dzisiejszy test. Piszcie w komentarzach, co w ogóle sądzicie o takich testach praktycznych, czy wolicie, żebym po prostu opowiedział suche informacje o ładowarkach, czy innych urządzeniach, czy wolicie, żebym wam pokazał po prostu rzeczy, jak działają naprawdę, a nie ściemniał. Tyle byłoby na dzisiaj. Trzymajcie się, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się.